Mamy ze strony organizatorów przewozów koła. Na okładce Państwa, może od tego zacząć. Na okładce mamy 5 postaci. Tą książkę być może Państwo gdzieś tam znają. 5 postaci. Zajdykiewicz, Husser, Tarski, Roman Suszko i Jan Woleński. To jest taki ciąg, jak się to układa w taki pewien projekt epistemologiczny, który nosi tytuł Semantyczna teoria poznania. Taki jest właśnie tytuł tejże książki. On na dobrą sprawę powinien brzmieć nie semantyczna, ale semiotyczna teoria poznania. Ale zachowałem ten tytuł Semantyczna teoria poznania po to, żeby nawiązać do takiego sposobu używania tego terminu, jaki był w latach międzywojennych. Po wojnie, to my wiemy już gdzieś od lat 50., to używa się terminu semiotyka na oznaczenie takich trzech działów semiotyka logiczna. To jest syntaktyka, składnia logiczna, kiedy się zajmujemy samym językiem w abstrakcji od użytkowników języka i od świata, rzeczywistości, modelu. To jest syntaktyka, syntaksa logiczna, składnia. Nie? To jest jeden dział taki. Drugi dział semiotyki to jest semantyka w tym takim już współczesnym znaczeniu. Takim znaczeniu, jakie występuje od czasów gdzieś Tarskiego. No. Kiedy zajmiemy się językiem w kontekście rzeczywistości, świata, modelu, czyli zajmiemy się językiem już zinterpretowanym, jak się to tak mówi, naukowo ekstensjonalnie, nie? Czyli kiedy wyrażeniom przyporządkowane są pewne obiekty w świecie, sytuacje, zdarzenia, stany rzeczy, to jest semantyka. No jest taki trzeci dział semiotyki. To Charles Morris wprowadził ten termin, to jest pragmatyka logiczna, kiedy się zajmujemy relacjami, związkami pomiędzy użytkownikiem języka a językiem. Ale przed wojną używało się terminu semantyka w ogóle na taką ogólną naukę o znaku, tak się to nie rozróżniało, po czym później trochę to się mówi o semantyka w węższym tego słowa znaczeniu, czyli to składnia dzisiejsza, syntaksa. I semantyka w szerszym tego słowa znaczeniu, czyli semantyka współczesna. A termin semantyczna teoria poznania został wprowadzony przez Ajdykiewicza w 1936 roku. W 1936 roku był zjazd filozoficzny, trzeci zjazd filozoficzny, Polski Zjazd Filozoficzny w Krakowie i tam z takim referatem wystąpił Ajdykiewicz. Problemat transcendentalnego idealizmu w sformułowaniu semantycznym i tam właściwie taki pewien projekt uprawiania teorii poznania na sposób semantyczny czy też semiotyczny wprowadził. Więc raz jeszcze, gdyby chcieć być takim dokładnym, to powinno się tutaj mówić o semiotycznej teorii poznania, bo też zaangażowane są w ten sposób uprawiane teorii poznania z punktu widzenia języka i te składowe, takie pragmatyczne, syntaktyczne i semantyczne. No, zachowałem to, bo to tak funkcjonuje. Nie? Funkcjonuje to już w takim obiegu, filozoficznym. I pamięta się, że ten semantyczna, no tak, to taki pewien projekt był projekt historii filozofii polskiej, bardzo interesujący, na gruncie którego zostały w sposób, niektórzy mówią, konkluzywny
odrzucone pewne tezy idealistyczne, na przykład teza Berkeleya, zwana metafizycznym idealizmem subiektywnym. Więc to tyle, jeśli chodzi o tytuł. Tytuł ten nawiązuje do pewnego projektu metafilozoficznego, który został przez tą postać, która jest pierwsza w tym ciągu, na tej okładce projektowanej przez moją córę zresztą, co chciałbym podkreślić, za co jej już dziękowałem, za drugą okładkę, jaką mi projektowała, to jest właśnie Ejdykiewicz. A potem jest Edmund Husserl. To nazwisko jest przecież Państwu znane, studiującą filozofię. Husserl się tu znalazł nieprzypadkowo, bo będę o tym mówił dokładniej za chwilę. Bo między innymi dlatego, że Ejdykiewicz jest uczniem Husserla, jakimś takim późnym uczniem, bo tak można by to nazwać, bo w roku 1913 roku przyjechał do Göttingi. Wtedy Husserl jest w Göttingze jeszcze, potem we Fryburgu, ale najpierw w Göttingze. I to jest taki piękny, złoty okres Göttingi. No, tam takie postacie były wielkie. Miller, psycholog, był Hilbert, matematyk, jest Husserl. Tam zjeżdżali do Husserla młodzi, 20-letni ludzie, aby studiować matematykę, psychologię, filozofię. I tak odbywało się na tych seminariach. A Ejdykiewicz przyjechał do Lwowa, do Göttingi już po doktoracie. Szybko po doktoracie, bo to już był, już obronił tą sprawę doktorską na Uniwersytecie Jana Kazimierza. No wtedy tam bywał, był również Ingarden i są i wiele postaci, którzy potem odegrali taką ważną rolę w matematyce. Janiszewski, on taki, Zygmunt Janiszewski. Historia matematyki to Zygmunt Janiszewski. Młody człowiek, zmarł młodo. No. Ale on jest takim jakby ojcem współczesnej matematyki, tej matematyki, którą Państwo znają, bo znają chociażby hasło legendy kawiarni szkockiej. Nie? Kawiarni szkockiej, gdzie tam mamy Steinhausa, Banacha, Mazurkiewicza, Ulama. Nie? Te wielkie, wielkie postacie. Więc Janiszewski też tam jest w Lwowie. Janiszewski może umarł po wojnie, zaraz zmarł. Była, jak Państwo wiedzą, po wojnie epidemia grypy hiszpańskiej, która zabrała więcej ludzi chyba niż sama wojna, pierwsza wojna światowa. Nie? Tak a propos kawiarni szkockiej i Lwowa. Polecam książkę, to tak dygresja. Książka pod tytułem Genialni. Autor na M, ja przypomnę sobie. Być może tak, no to już należy gdzieś koło mojego łóżka, bo sobie poczytuję pewne historie, które tam są właśnie. O kawiarni szkockiej właśnie, o kawiarni szkockiej. Mariusz, imię Mariusz. No, taka pierwsza właściwie chyba ta książka, opisująca wszystkie postacie. W tej kawiarni szkockiej bywa również Ejdykiewicz, to jest nie przypadkiem zaprzyjaźniony z tymi postaciami, no bo Banach jest młodszy nawet od Ejdykiewicza. Banach jest 1893, a Ejdykiewicz 1890.
Więc ta postać, Husserl się tutaj znalazł, bo jest jakby uczniem, takim późnym uczniem Husserla, przyjechał do Lwowa, bo był tak jak i inni, do Göttingi, bo był tak jak i inni, którzy do Göttingi przyjechali wtedy pod wrażeniem badań logicznych Husserla, Logische Untersuchungen. Stein przyjechała, Edyta Stein przyjechała do Göttingi, bo mówi, no chciała poznać autora na seminarium, autora badań logicznych, Logische Untersuchungen. Pierwszy tom się ukazał w 1900 roku, a w 1901 się ukazał tom drugi. Ja do tych badań logicznych nawiązuję tam często gdzieś na swoich zajęciach i jakoś tak mówię już nawet tym językiem często badań logicznych, kiedy moje wypowiedzi dotyczą filozofii języka. A te badania logiczne, tom drugi i taka rozprawa pierwsza, tak zwane wyrażenie i znaczenie Ausdruck und Bedeutung, ona się ma jakoś do tego projektu, który Ajdukiewicz w 1936 roku przedstawił, o którym powiem na razie tylko nagłówkowo, to sygnalizuję. Potem jest Alfred Tarski. Alfred Tarski, postać taka wielka, genialna. Jeden z największych matematyków. Logik matematyczny, bo też ta współczesna logika jest logiką matematyczną. Bo tacy wielcy w dziejach naszej cywilizacji logiki, no to mamy Arystotelesa, no Frege jest wielki. Tarski, Gödel, no. Tak, Tarski, Gödel, to czy taka czwórka, nie? Alfred Tarski. Ten Alfred Tarski tutaj się znajduje dlatego, że Tarski zainicjował, rozpoczął to, co się nazywa semantyką logiczną po prostu. Czyli te badania nad językiem, które nie ograniczają się do samego języka, do składni, ale biorą pod uwagę odniesienie językowe, czyli traktują język zinterpretowany ekstensjonalnie. Bo do czasu Tarskiego, czy też do jego rozprawy Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych z 1933 roku, no to takie analizy językowe, logiczne dotyczyły składni, syntaksy. Tam Państwo, może to się pojawi u niektórych z Państwa na zajęciach z filozofii współczesnej, z neopozytywizmu, koło wiedeńskie. Program w ogóle antymetafizyczny. Filozofia ma się zajmować czym? Językiem nauk. Językiem nauki. Analiza języka nauki. Z syntaktycznego punktu widzenia. To jest to. Tylko tyle. Resztę, bo tu mamy cały ten mur neopozytywistyczny, gdzie się odrzuca metafizykę, gdzie się w tym duchu takim humowskim już, nie? I dopiero Tarski przełamał ten taki paradygmat syntaktyczny neopozytywizmu koła jedyńskiego, czy też szerzej neopozytywizmu, bo neopozytywizm ten dwudziestowieczny składają się, no to ugrupowanie wokół Szlika w Wiedniu, no i wokół Reichenbacha w Berlinie, to znaczy te dwa ośrodki jeszcze w Skandynawii były, no ale to razem to z neopozytywizmem. No ale gdzieś do 1935 roku, no to na pewno to jest taki sposób uprawiania filozofii, tak z perspektywy języka, owszem tak, interesuję się językiem nauk przyrodniczych, na dobrą sprawę, w głównej mierze, w abstrakcji od tego, do czego język się odnosi. Dopiero tutaj, więc Tarskiego za Carnap był pierwszą osobą, która się przekonała o tym, że semantyka to jest coś, że to
to wniesie coś ważnego do logiki, to można będzie potem jakoś zastosować w filozofii. Rudolf Carnap. On namawiał Tarskiego, żeby pojechał na kongres filozofii naukowej, tej scjentystycznej, tej neopozytywistycznej, bo to taki ruch był wielki. W latach 30. do Paryża, w 35. roku, to we wrześniu było, żeby tam zaprezentował swoją rozprawę dotyczącą pojęcia prawdy w językach nauk dedukcyjnych, która na sposób naukowy po raz pierwszy rozwiązuje to, co się nazywa antynomiami semantycznymi. Nie? No i pojechał i tam była wielka burza wokół tego taki. I specjalne sesje organizowano. No, Tarski stał się znany, a jednocześnie znana. Weszła jakby w krwioobieg filozoficzny semantyka, uprawianie logiki, tak, bo to jest w tym się mieści, w semiotyce logicznej mieści się logika taka formalna, wąsko rozumiana teoria modeli, systemów dedukcyjnych i modeli, potem te logiki parakonsystentne, modalne i inne, potem to poszło dalej, nie? Pragmatyka logiczna, która się teraz rozwija, dopiero teraz w latach 90. 20., bo to najpóźniej się zaczęło rozwijać. Więc jest tutaj Tarski, bo kiedy ten projekt Ajdukiewicz przedstawił w 36 roku, to potem w drugiej jak gdyby części swojego wystąpienia pokazał, jak to można zastosować do analizy i rozwiązania pewnej tezy filozoficznej zwanej idealizmem transcendentalnym Rickerta. To zrobił. Ale tu trzeba, mówi się, posługiwać już wtedy pojęciem prawdziwości. A pojęcie prawdziwości, ściśle, no, pojęciem prawdziwości, no ale to pojęcie prawdziwości zostało porządnie jak gdyby zrobione, opracowane przez Tarskiego 3 lata wcześniej. W 1933 roku. Do tej pory tymi pojęciami semantycznymi się nie posługiwał, no bo nie będę się posługiwał pojęciem, które rodzi mi problemy, które nie jest zdefiniowane. Ja robię porządną filozofię i posługuję się takimi terminami, które mają porządne definicje. To jest, biorę odpowiedzialność do końca za słowo, za terminy, za pojęcia, którymi się posługuję. A skoro te pojęcia semantyczne są antynomialne, nie? Antynomia kłamcy na przykład, czy inne. Ja tych pojęć nie używam. Nie? Do tej pory Ajdukiewicz czy inne postacie to uprawiali filozofię i filozofię języka i poznania na sposób taki, żeby omijać kategorie semantyczne, bo one są zabagnione po prostu. Są zabagnione. To jest ten taki akademicki, porządny sposób uprawiania filozofii. Więc, a skoro się 3 lata wcześniej Tarski to zdefiniował, no to w takim razie ja mogę tym pojęciem się już odpowiedzialnie posługiwać i wtedy przedstawiając pewien projekt i jak gdyby zastosowanie tego projektu, zastosuję to pojęcie prawdziwości do precyzacji i rozwiązania odrzucenia tezy transcendentalnego idealizmu neokantysty badeńskiego Heinricha Rickerta. Więc znalazł się tutaj Tarski. Potem jest Suszko, Roman Suszko. To jest postać związana z Uniwersytetem Poznańskim, Warszawskim, logik. Uczeń Ajdukiewicza, który jest twórcą tak zwanej formalnej teorii poznania. Formalna teoria poznania. A ona, ta formalna teoria poznania jest inspirowana rozwojem Ajdukiewicza. Więc to tak się układa. Układa się Ajdukiewicz, jest potem Tarski, mamy tą semantyczną teorię poznania
zainicjowaną przez Dickiewicza i przy pomocy pewnych pojęć, o, ja sobie to wezmę, bo to od Tarskiego mam to zdefiniowane, mogę sobie zrobić, tak? Ale to jeszcze nie jest takie sformalizowane. Taka semantyczna teoria poznania. Potem przychodzi Roman Suszko, który na sposób formalny to robi. Nie? Na sposób formalny, gdzie on pewną opozycję epistemologiczną, podmiot, przedmiot poznania, podmiot interpretuje w kategoriach takiej czystej logiki. Nie? Podmiot to jest język, operacja konsekwencji logicznej. To są aksjomaty i pewien zbiór zdań. Zbiór zdań wywiedlnych z tych aksjomatów, nie? Na sposób formalny. I to jest Poleński tutaj, który rozwija to, co zainicjował Suszko, nie? Woleński, którego ja zresztą jestem uczniem. Więc są te postacie, bo te postacie wiążą się z czym? Z tym, co się może nazwać z projektem semantycznej teorii poznania i z takim semantycznym czy semiotycznym podejściem do zagadnień epistemologicznych. Tam jest taki w artykule problema transcendentalnego idealizmu w sformułowaniu semantycznym, czyli w tym artykule, który jest taką rozszerzoną wersją wystąpienia Dickiewicza w 1936 roku na zjeździe filozoficznym, jest taki półtora strony. Półtorej strony, to półtorej strony jest takim projektem metafilozoficznym, który mówi, że do teorii poznania należy podchodzić od strony języka, jeśli przez poznanie ma być określone co do treści. To Państwo mogą znaleźć w tym, to jest w języku i poznaniu tam pierwszy, półtorej strony. Jeśli chcemy mówić o poznaniu określonym co do treści, to musimy do poznania podchodzić od strony języka. Musimy traktować pojęcia i sądy jako znaczenia wyrażeń i zdań. Jeśli chcesz mówić o poznaniu określonym co do treści, a nie o poznaniu bujającym w obłokach w powietrzu, to musisz traktować raz jeszcze pojęcia i sądy jako znaczenia wyrażeń. I wtedy zamiast o pojęciach i sądach, a one są przecież przedmiotem analiz teorii poznania, możesz mówić o wyrażeniach, których znaczeniami są owe pojęcia i sądy. Poznanie określone co do treści. Tam jest taka potem analiza tego poznania określonego co do treści. Jeśli chcesz mówić o poznaniu określonym co do treści, a poznanie określone co do treści jest przedmiotem teorii poznania. Nie? A przedmiotem teorii poznania jest relacja pomiędzy podmiotem a przedmiotem. Nie? Mamy podmiot poznający. Mam na master taki lepszy, znaczy pisze, są wyraźniejszy, jest. A subiektu pochodzi od substancja? Nie. Od podmiot. Podmiot poznający i od
obiektem przedmiot poznania. Podmiot przedmiot. Tak? To jest pozycja. Pozycja epistemologiczna, ta podstawowa pozycja epistemologiczna. Tym się zajmuje tą opozycją. No i mamy taką relację poznawczą pomiędzy podmiotem a przedmiotem. A tu mamy akty poznawcze. Tak to namalowałem. Nie mają takiej, one tak się wstrzeliwują w przedmiot. O tym mówiliśmy, często mówię, bo mają charakter intencjonalny, zawsze skierowane na coś. Nie? Na coś skierowane mają intencjonalny charakter, stąd ta strzałka. Brentano odkrył na nowo, przypomniał nam, Europejczykom, że akty poznawcze, czy w ogóle akty świadomości mają intencjonalny charakter, są zawsze na coś skierowane, zawsze jakieś coś jest. Nie? Przedmiotem teorii poznania są krystalizacje, nowe akty poznawcze. Są akty, treści aktów i przedmiot aktów. Akt, treść, przedmiot. Problem treści tutaj jest interesujący. Bo treść aktu to jest to, co myślisz, owo co w akcie, owo co myślisz o czymś tym, owo co treść, intencja, a owo o czym to jest przedmiot. Ważne brzmienie, sam akt, który ma albo zawsze jakąś treść, albo ta treść jest naoczna, albo ona jest nie naoczna. Jak mamy wyobrażenia, to mamy treści naoczne, pewne obrazy. Nie? Wyobrażamy sobie. Tu mamy, postrzegamy akt poznawczy, nie? Akt spostrzeżenia. Ową treść, którą inną ma pani Kinga, inną pani Basia, czy pan Stanisław, bo inaczej widzicie, ten obrazek macie inny, nie? Inny macie, bo z innej strony, a ja też jeszcze z innej strony patrzę na to coś, nie? Treść, ale to są akty naoczne, akty naoczne. To nam łatwo zrozumieć, czym jest treść. Nie? Owo co widzimy, ten obraz. Ale są akty nienaoczne, pojęcia. Są sądy. Kiedy mówię, możecie pomyśleć o czasie. Nie o zegarze, nie o klepsydrze, ale o czasie. Tak, myślimy o czasie, o śmierci. Zdarza nam się, mimo że mamy 20 lat, to się nam zdarza czasem pomyśleć, nie? Ustawiamy to w dalekiej bardzo perspektywie, ale przecież myślenie o śmierci, czy myślenie o czasie, a mówię o tych, bo to są byty abstrakcyjne, nie? To wtedy my nie mamy wyobrażenia czasu, czy śmierci, nie? Czy liczby. Ale my myślimy. Czyli my myślimy o tym jak pojęciowo. Pojęciowo. Więc my nie mamy takich obrazków, jakie mamy, gdy widzimy ten flamaster, czy jak go schowam, to sobie ten flamaster przypominamy, odtwarzamy. Mamy obraz, nie? Możemy go narysować. Czarny był, tak. Tak jakiś, nie? Ale tu nie mamy tych naocznych. Ale każdy akt ma treść. I ten akty naoczne, i te akty nienaoczne. W te szczegóły wchodzić nie będziemy, ale chcę tylko Państwu na to zwrócić uwagę, żeby powiedzieć o tym projekcie, metaepistemologicznym projekcie, który mówi, że zamiast o pojęciach i sądach,
Możesz mówić o czym? O wyrażeniach i zdaniach, których wyrażeniach nominalnych i zdaniach. Czy w ogóle o wyrażeniach, których znaczeniami są owe pojęcia i sądy. O tym, bo to jest sedno projektu semantycznego. I ten projekt tam ma pewne uzasadnienie. Teraz już. Historia. Tak, zgodnie z naszą formą, tak jeszcze z 15 minut. Dobrze. Epistemologia ma, zajmuje się opozycją, to jest główna opozycja epistemologiczna, podmiot przedmiot. To jest jej przedmiot. Ma charakter jaki? Metateoretyczny. To jest refleksja nad poznaniem. Ma charakter metateoretyczny. Ważna rzecz. Bo metateoretyczny charakter ma teoria systemu dedukcyjnego. A w teorii systemu dedukcyjnego mamy pewne interesujące twierdzenia. Twierdzenie Tarskiego o niedefiniowalności prawdy. Twierdzenie Gödla o niezupełności czy nierozstrzygalności. Patrzcie, tu jest metateoria, tu jest metateoria. Tam to oni mają takie twierdzenia mają, a zatem udowodnione zdania, a czy nie mają one czasem analogicznego charakteru, jak pewne zdania, które my wygłaszamy na gruncie innej metateorii, czyli na gruncie teorii poznania. A możemy to zastosować, tak? To twierdzenia w tej dyscyplinie metateoretycznej występujące, i przenieść je na grunt innej metateorii. Da się przenieść? Da się. Jak się zastosuje takie podejście do poznania, to jest podejście z punktu widzenia języka, o którym mówi projekt semantyczny teorii poznania. To się da zrobić. A więc jeszcze podmiot poznający i przedmiot poznania. Akt poznawczy. Akt poznawczy ma treść. Owo co w akcie? Co w akcie? To jest treść. Ale teraz treść można pojmować na sposób subiektywny, to co jest w głowie, w umyśle pani Kingi, pani Moniki, Mikołaja, tak? Bo myśli o czymś, nie? Ale można, jak się jest antypsychologistą, przełom taki antypsychologistą, można powiedzieć, że jest w pomyśleniu pani Moniki, pani Kingi, pana Mikołaja coś wspólnego, czyli wyabstrahować z tych treści subiektywny, bo związany z subiektem, tym poszczególnym subiektem. Pewną treść, jaką idealną, wspólną, nie? Problem tych wspólnych, jej statusu, jak się to pojmuje, to są te pojęcia logiczne, sądy logiczne, jak one istnieją. Pamiętacie, być może to się, ja to tak gdzieś przywołuję, te wielkie postacie, że tam Frege był i on to, ten sąd pojmował jako gedankę, nie? A ten te znaczenia, te treści dane jako zin tam było. U Husserla to jest bedeutung, nie? Te znaczenia bedeutung an sich, bedeutung, an sich i auswirklich, czyli te wyrażeniowe. W każdym razie można to wyabstrahować. Jak się wyabstrahuje z tych treści poszczególnych podmiotów tą wspólną treść, to się ma pewne znaczenia logiczne, językowe, czego wyrażę. To jest to, co Państwu zawsze rysuję. To jest taki mój patent dydaktyczny. Jak tłumaczę, że są wyrażenia i to są te kropki zawsze. Pamiętacie to? Będzie Wam śniło. To są te kropki. A te kropki to są te znaczenia logiczne. To jest Husserla. To jest to zin, te sensy Fregego. Te sensy. I teraz jak się temu wyrażeniu przyporządkuje właśnie to ten sens, to się ma język zinterpretowany jak? Intencjonalnie. Intencje to są. A jak to będzie wyrażenie stół, jak się powie, że temu wyrażeniu to odpowiadają w świecie takie przedmioty, przy których się siedzi, to się ma interpretację jaką? Ekstencjonalną.
ale w każdym razie. Ten projekt mówi co? Krótko. Jeśli chcesz mówić o poznaniu określonym co do treści, nie o jakichś pojęciach w ogóle bujających w powietrzu, ale o poznaniu określonym co do treści, to, czyli o określonych co do treści sądach, pojęciach, w twojej teorii poznania, to musisz te pojęcia i sądy traktować jako te kropki, jako co? Jako znaczenia wyrażeń. Wtedy zamiast o pojęciach i sądach możesz mówić o wyrażeniach. Bo to będzie równoważne, bo te kropki, bo te pojęcia i sądy są czym? Znaczeniami wyrażeń. Czyli możesz podchodzić do poznania od strony języka. Od strony języka. A jak się to wykaże, że możesz podchodzić do strony języka, to wtedy co możesz zrobić? Możesz zastosować te precyzyjne wyniki, które się osiągnęło w logice, o czym pani Griglowa was uczy. Na przykład taki wynik, że jak mamy jakąś bogatą teorię, na tyle bogatą, że w niej można mówić o liczbach 1, 2, 3, 4. Arytmetyka liczb naturalnych. Tylko tyle. A przecież nasz świat jest bogatszy niż świat tylko liczb. Nie? Patrzcie. Mamy świat liczb. Można by sobie taki wyobrazić, że Pan Bóg stworzył co? Tylko liczby. I powiedział, jestem zmęczony, nie będę stwarzał roślin, zwierząt, a człowieka to już w ogóle, bo same kłopoty z nim będę miał. Nie? Tylko świat by stworzył z czego? Z liczb. Koniec, kropka. Zobaczcie. Mógłby być taki świat. Jakbyśmy mieli, i teraz zobaczcie, jak macie opis, stworzył tego człowieka, no to mamy psychologię, socjologię i inne rzeczy. Stworzył rośliny, to mamy i botanikę, a jak zwierzątka, to i zoologię mamy. Ale jakby tylko był świat się z liczb składał, to byśmy mieli arytmetykę liczb naturalnych. Gdyby były liczby naturalne nawet. Nawet nie, by nie było rzeczywistych, tylko naturalne by były. 1, 2, 3, 4. Zera by nawet nie było i tych całkowitych, tylko. Popatrzcie, no to byśmy robili opis tego świata, nie? My nie, no ale, nie wiem, Pan Bóg by stworzył ten opis tego świata, by sobie robił. Teorię tego świata, opis. To już patrzcie, w takim bardzo ubogim świecie, no bo to jest ubogi świat, nie? W stosunku do tego, który mamy. Gdzie mamy byty jeszcze inne, bardziej skomplikowane, nie? Takie jak pani Monika, nie? Jest dużo bardziej skomplikowanym bytem niż na przykład jedynka. Myślę, że tak. Zwiąże właśnie. No więc zobaczcie, w takim w teorii takiego świata są, to mówi twierdzenie Gödel to mówi, ten taki geniusz. Znajomy Tarskiego, zresztą on mniej więcej z tego samego rocznika. Są zdania, zdanie Z i zdanie non-Z. Jedno z nich, zgodnie z zasadą wyłączonego środka, jest prawdziwe, nie? Metalogiczną zasadą wyłączonego środka. Ale nie można na gruncie teorii tego udowodnić. Bardzo interesujące twierdzenie. Drugie, teoria już jest na tyle bogata, że możesz mówić o liczbach, to ona jest no, niepełna, jest niezupełna. Nie wszystko, są tam zdania prawdziwe, które nie ma, są nie do udowodnienia. Nie można również udowodnić czego? Niesprzeczności tej teorii. W takiej teorii są również co? Są również dokładnie jest prawdziwość niedefiniowalna. Pojęcie prawdziwości jest większe niż pojęcie dowiedliwości. Zbiór zdań prawdziwych, zbiór zdań dowodliwych. Tak by to jest na okręgach.
To, co jest dowodliwe, jest czym? To jest składnia rozumienia. No pojęcie dowodu jest pojęcie składniowe. Prawda jest transcendentna względem dowodu. Prawda jest transcendentna względem dowodu. I względem składni. A potem jest takie ciekawe. A podmiot poznający można zdefiniować przy pomocy składni. A zatem prawda jest transcendentna względem podmiotu, względem człowieka. A prawda jest równoważna rzeczywistości. A zatem rzeczywistość jest transcendentna względem podmiotu, a zatem rzeczywistość nie może być konstytuowana przez podmiot i upada idealizm. Na przykład Berkeleyowski czy Henry Kajkowski. Można aplikować pewne twierdzenia, bardzo interesujące się twierdzenia limitacyjne do rozwiązywania wielkich, tradycyjnych problemów filozoficznych. Projekt, raz jeszcze, projekt metaepistemologiczny, zwany semantyczną teorią poznania, mówi tak, zamiast o pojęciach i sądach, można mówić o czym? O wyrażeniach i zdaniach, których znaczeniami są owe pojęcia i sądy. I to jest równoważne. Ajdukiewicz tam uzasadnia tak krótko w tym artykule z 1937 roku. Natomiast nie wykazuje, jaka filozofia języka leży u podstaw tego. Jak się temu... I to mnie frapowało. Wziąłem te półtorej strony i tym półtorej strony jest poświęcona ta książka. To można uzasadnić z punktu widzenia jakiej filozofii języka. I to się da zrobić tylko z punktu widzenia filozofii języka Husserla. Tej z drugiego tomu badań logicznych. Z drugiego tomu badań logicznych. Potem wziąłem inne filozofie języka i poznania, jakie występują w szkole. Tam jest są u Twardowskiego, jakaś jest u Kotorbińskiego, u Czerzowskiego. I to nic nie pasuje. Nie pasuje. Tylko na gruncie tym husserlowskim można pokazać, że ten projekt semantycznej teorii poznań, ten projekt metaepistemologiczny jest tak filozoficznie uzasadniany. To jest zresztą interesujące, bo można... Bo można również pokazać, że jak się w tym wszystkim ma ta teoria poznania, która się zajmuje aktami poznawczymi, a nie tylko wytworami owych aktów, czyli owymi treściami. Tak. To tak bardzo ogólnie ten temat tutaj. Tyle. Może w dyskusji, rozmowie coś wyjdzie. Bardzo. Nie jest tak.